co jest bardziej przerażające? Mieć 17 lat i nienawidzić swojej matki, czy 37 i nienawidzić swojego życia? Fani Julie Stiles z Zakochanej Złośnicy, czy Tori Burch z Ghost World i American Beauty poczują się jak w domu. Christine Lady Bird McPherson to zawodniczka podobnej wagi, którą śmiało można włączyć w przepastne uniwersum stanowczo zbyt świadomych, zbyt inteligentnych, zbyt pyskatych i sfrustrowanych jak na swój wiek postaci. Jednych z wielu marzących o ucieczce od czegoś, do czegoś, w coś czy z kimś. New Hampshire? Ok. Connecticut? W ostateczności. Nowy Jork? Zdecydowanie. To wszystko stoi przed nią otworem. Jedyną rzeczą, jakiej potrzebuje tytułowa Lady Bird, jest stypendium, by na jednej z wymarzonych uczelni dojrzeć do miana legendy, o której świadczyć będą reinterpretacja kanonu Great American Novel, Broadway, uwielbienie tłumu, highs, lows i bounce z elitą artystyczną Wielkiego Jabłka. Zapewne. Ja nazywam się Bartosz Szarek, to jest Szarek o filmach, a przed Wami krótki komentarz do naszego filmu tygodnia, Lady Bird, Greta Gerwig. Zapraszam. California. I want to go to the East Coast. I want to go where culture is, like how New York. How in the world did I raise such a Or at least snob. Connecticut or New Hampshire, oh, where writers live in the get woods. Get into those schools anyway. Mom! You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that that was like a metaphor. But there are actual train tracks. What she did was very baller. It was very anarchist. Put the magazine back! She has a big heart, your mom. She's warm, but she's also kind of scary. You can't be scary and warm. I think you can. Your mom is. So, you're not interested in any Catholic colleges? No way. I want schools like Yale, but not Yale because I probably couldn't get in. You definitely couldn't get in. Greta Gerwig w mniejszym stopniu interesują pobożne życzenia swoich bohaterów, co ich stawanie się. Lady Bird dryfuje w kierunku filmowego dramatu o dojrzewaniu, ale nigdy tam nie dopływa. Zarzuca kotwicę w miejscu, z którego dorosłość zaczyna wyłaniać się z wyobrażeń na jej temat. Kontury stają się ostrzejsze, a obraz jakby pełniejszy. W swoich dążeniach bohaterka Gerwig nie jest jednak sama. Ma swoją powierniczkę Julie, którą szybko wyrzuca na śmietnik przyjaźni, kiedy na horyzoncie pojawia się prawdziwa okazja, a nawet trzy, dobrze sytuowany chłopak Danny, jeszcze lepiej sytuowana kumpela Jenna, czy zblazowany rockman intelektualista Kyle. Lady Bird dostrzega w nich to, czym sama pragnie się stać. Jest całkiem bystra i choć daleko jej do nerda czy tytułu Miss Subtelności, jest świadoma, nieustępliwa i zdeterminowana, by osiągnąć swój cel. Jest typową, wielką, niepoprawną nastoletnią marzycielką, jakich wiele, i zarazem pozerką, jakich wiele. Udaje, że wiedzie jej się świetnie, wszystko kontroluje, potrzeby ma ogromne. W rzeczywistości rozbija się o świat samotności, wstydu i fantazji, licząc po cichu na to, że ktoś z napotkanych na swojej drodze osób wyciągnie w jej kierunku pomocną dłoń. Does mom hate me? If you're tired, we can sit down. I'm not tired. You were dragging your feet. You are so infuriating. Please stop yelling. I'm not yelling. Oh, it's perfect. Do you love it? You both have such strong personalities. When is a normal time to have sex? You're having sex? I'm ready. Just wanted it to be special. Why? You're gonna have so much unspecial sex in your life. We're afraid that we will never escape our past. Whatever we give you, it's never enough. It's never enough. It is enough. We're afraid of what the future will bring. We're afraid we won't be loved. You can't do anything unless you're the center of attention. We won't be liked. Yeah, well, you know your mom's tits that are totally fake. She made one bad decision at 19. Two bad decisions. Ktokolwiek wypowiada się na temat kalifornijskiego hedonizmu, nigdy nie spędził Bożego Narodzenia w Sacramento.
otwierający film cytat z Joan Didion to najlepsze podsumowanie jej na poły wymyślonego, na poły realnego pamiętnika z życia rozdartego między buntem a dorosłością nastolatka. Gerwig unika tanich sentymentalizmów i cukierkowego przekomarzania się z widzem. Stawia na realizm i komediowy sznyt, zatem osoby poszukujące pocieszenia i otuchy zostaną odprawione z kwitkiem, gdyż nad nadzieję gwiazda Francis Ha przedkłada szczerość i życiowy pragmatyzm zwykłych ludzi. Piekło i niebo tytułowej bohaterki, jak i tych wszystkich, którzy dryfują po morzach i oceanach wiedzy i świadomości, jest wybrukowane słodko-gorzkim rozczarowaniem. Rozmydlające się z każdym kolejno odhaczanym dniem barwy ochronne Christine i wyszczerbiony oręż w postaci marzeń o ucieczce w nowy, lepszy świat nowojorskiej bohemy nie zwiastują natychmiastowego spełnienia, lecz kolejną drogę donikąd. I want you to be the very best version of yourself that you can be. What if this is the best version? What I'd really like is to be on Math Olympiad. But math isn't something you're terribly strong in. That we know of yet. To był mój wybór filmu tygodnia. Ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Szarego Filma. Ale zanim do zobaczenia, przyglądnijmy się jeszcze pozostałym premierom wchodzącym do repertuaru sądeckich kin. Niezmiennie. Do napisania za tydzień i do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć. Gwiazda Wilka z Wall Street, Margot Robbie, jako jedna z największych skandalistek w historii sportu w filmie Jestem najlepsza, ja to nie Craiga Gillespie. Dwoje młodych agentów wpada w pułapkę namiętności i kłamstw, która zagraża ich przyszłości i stabilności międzynarodowych sojuszów. W rolach głównych nagrodzeni Oscarem Jennifer Lawrence i Jeremy Irons oraz najlepsza europejska aktorka 2015 roku Charlotte Rampling. Filmowe love story oparte na bestsellerowej powieści Davida Levitana, jednego z najpopularniejszych twórców literatury młodzieżowej. Za ekranizację odpowiada reżyser I że cię nie opuszczę, Michael Susi. Moja miłość, prawdziwa historia Rachel Joy Scott, pierwszej uczennicy zamordowanej w Columbine High School podczas strzelaniny 20 kwietnia 1999 roku. Gdy Michelle odkryje, że jego rodzina i całe otoczenie nie są takie, jakimi się wydawały, jego życie zmieni się na zawsze. Poznajcie nowego superbohatera i szykujcie się na niezapomniane przeżycia. Nieznana historia Marii Callas, najsłynniejszej diwy operowej wszechczasów, spełnionej na scenie, ale szukającej wielkiego uczucia i uwięzionej w burzliwym trójkącie miłosnym kobiety. Filmowy portret niezwykłego kapłana, który nie wahał się konsekwentnie podążać drogą sumienia w najczarniejszych latach powojennej Polski, czyli Gurgacz, kapelan wyklęty Dariusza Balusiaka.